Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers, kurs EURUSD nie zdołał trwale powrócić powyżej poziomu 1,36, przebija krótkoterminową linię trendu wzrostowego przeprowadzoną przez dołki z 29 września i 2 października, która była również kilkukrotnie broniona w ostatnich dniach i zniżkuje. Obecnie znajduje się na poziomie 1,3550. Kolejnym ważnym poziomem wsparcia są okolice 1,3520. Generalnie na rynku najważniejszych walut panuje bardzo mała zmienność, co oczywiście jest pochodną wyczekiwania inwestorów na rozstrzygnięcia w sprawie osiągnięcia przez Stany Zjednoczone limitu zadłużenia. Informacją, na którą z pewnością warto zwrócić uwagę, jest potwierdzenie ostatniej serii doniesień prasowych. Mianowicie Janet Yellen zostanie następczynią szefa Fed Bena Bernanke, kiedy jego kadencja wraz z końcem stycznia 2014 roku dobiegnie końca. Rynek nie zareagował jednak osłabieniem dolara na te wiadomości, co dobitnie pokazuje, że właśnie taki był rynkowy konsensus i wiadomość ta została uprzednio zdyskontowana przez inwestorów. Kurs EURPLN natomiast osuwa się poniżej poziomu 4,20. Biorąc pod uwagę wskazania naszego krótkoterminowego modelu wartości godziwej, powinno nastąpić odbicie kursu i powrót powyżej 4,20. Kurs spot nie odbiegał tak silnie od fair value od początku sierpnia, kiedy też ustanawiano lokalny dołek i kurs zawracał. Uważamy, że jest to kolejny zwiastun osłabienia złotego. Jednak w perspektywie do końca roku notowania polskiej waluty powinny pozostać w przedziale wahań i w okolicach poziomu 4,20-4,25. Dziękuję za uwagę.